3 maja to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. To właśnie tego dnia, w 1791 roku, uchwalona została Konstytucja 3 maja. Kilka dni temu minęło 230 lat od momentu uchwalenia tego ważnego dokumentu. Z powodu pandemii koronawirusa, obecnych obostrzeń i zasad bezpieczeństwa, obchody musiały zostać bardzo mocno okrojone. Tego dnia w kościele świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim odbyła się msza święta za ojczyznę. Oczywiście z zachowaniem wszelkich obostrzeń i z udziałem zaledwie dwóch pocztów sztandarowych. Próbą naprawy sytuacji była uchwalona 130 lat po szwedzkim potopie Konstytucja 3 maja, której rocznicę dzisiaj obchodzimy. Był to zbiór praw niezwykłych. Często w naszej wyobraźni zapisana jest ona jako próba ratowania Polski przed kolejnymi rozbiorami. Ale najważniejsza część tej konstytucji dotyczyła organizacji w nowy sposób, nowocześniejszy, oświeceniowy, sprawiedliwszy. System życia społecznego narodów zamieszkujących wspólnotę Rzeczypospolitej. Nie odbyły się także huczne obchody pod pomnikiem na placu świętej Jadwigi. Po mszy kwiaty pod pomnikiem złożyli wyłącznie przedstawiciele władz samorządowych, a także batalionu saperów i straży granicznej. Weekend majowy kolejny raz z powodu pandemii musiał odbyć się bez dużych wydarzeń, ale miejmy nadzieję, że szczepienia pozwolą, by już w przyszłym roku wszyscy mogli świętować majówkę tak jak przed koronawirusem.